Ha, ha, ha! Ty pedał jesteś niemocowa! Bardzo mi przykro, ale teraz to ja mam przerwę obiadową. To mnie nie interesuje, kolego. Przyszłam zareklamować tu tę oto klatkę. O tak! Tańska błękitna z norweskiego drewna! Co jest z nią nie tak? Z norweskiego drewna? Przecież ona jest metalowa. Ha! Przed pani reklamacją była drewniana. To nieistotne. Przyszłam zareklamować tę oto klatkę, którą rozwalił pan na dwóch poprzednich przedstawieniach. Nic takiego nie zrobiłem! Zrobił pan. Do wody! Do wody? Ha! Zaraz pokażę panu stosowny fragment filmu. Proszę uzbroić się w cierpliwość. Energiczność i przebojowość to są cechy stosunkowo obce naszemu akustykowi. Halo, tam na górze, panie Rysiu! Proszę zostawić tę kanapkę z pasztetem i salcesonem. Prosimy o ekran. No dobra, dobra. Przecież to nie ja. Jak to nie pan? Ja na co dzień nie chodzę w takich strojach. Trzeba być skończonym pajacem, żeby coś takiego na siebie nałożyć. A po drugie, ewidentnie widać, że to film dla osób, które mają poczucie humoru. A co to jest poczucie humoru? To jest to, co ja mam, a czego wam brakuje. To nieistotne. Ta klatka jest zepsuta. Od razu, że zepsuta. No, proszę pokazać tę ryskę. Proszę bardzo. No rzeczywiście lekko uszkodzona. Lekko uszkodzona? Sypie się jak choinka na Wielkanoc. Trzęsie się jak kaczka na wybiegu. Kopła w kalendarz i klaczy się teraz w anielskim chórze. To jest eksklatka. A co pani w niej trzymała? Papuszkę i pajączka. Ha, ha, ha! Papuszkę i pajączka. Pajączka i papuszkę. W jednej klatce. I pani chce mieć niezepsą klatkę? Tak się akurat dziwnie składa, że pająki i papuszki się nie lubią. Tak jak pies i kot, wilki i baran, de Bogurze i Kazimierz Fosty i Lewa. A zresztą skoro kupiła pani pajączka i papuszkę, to trzeba było kupić 5 klatek, a 6 zwierzaka dostałaby pani gratis. A po co mi całe zoo? Ja chciałam mieć tylko papuszkę i maskotkę. Ty wredę, ty wszystko. Przychodzisz tu, to przedstawienie i wiole robisz! Jak to moje biedne, współczujące serce. No dobra, dobra, no niech już ci będzie. Dorzucę ci jeszcze kaktusa. A po co mi kaktus? A po co ci kaktusa? To mi racja, na kaktusa wystarczy. Słyszałam, że nektar z kaktusa dobrze wpływa na cerę. O, no właśnie. A nie ma pan może jeszcze jakiegoś kremu na cerę? A po co? Przecież pani jeszcze jakoś wygląda. No właśnie, taki na starość, żeby móc już zawsze wyglądać jak samo. Jest tylko jeden taki krem. Wosk ze świecy gromnicznej. To ja dziękuję za stanę przy kaktusie. Starość nie radość, a kaktus zielony!